Robek. Robson, z tej strony ja, tu zmiana miejscówki. Nic nie bierze nikomu. Ci koledzy, co byli rano, tu wszyscy zawijają się. Tam dwóch jeszcze w namiocie zostało, ale nic nie bierze nic. Ja przerzuciłem zestawy i oby coś pyknąć, zobaczymy. Więc, drodzy Państwo, zostajemy i Wasze zdrówko. I zobaczymy, co i jak. Tu do klipa obydwie. Tą nisko. I zobaczymy. Tutaj będzie lepiej rzucać, jak dla mnie. Tam już dalej nie idę w krzaki, więc tak to mi więcej leci. Zobaczymy, co jak w tej miejscu. Tam jakieś rybki były, wiało strasznie, wieje strasznie, a zobaczymy tu, czy coś się złowi, więc zostańcie z nami. Na tą chwilę jest godzina 11:25. I posiedzimy jeszcze kilka godzin na tym zbiorniku. Suchedniowie. Więc Robson, z tej strony ja, tu zmiana miejscówki. Nic nie bierze nikomu. Ci koledzy, co byli rano, tu wszyscy zawijają się. Tam dwóch jeszcze w namiocie zostało, ale nic nie bierze nic. Ja przerzuciłem zestawy. I oby coś pyknąć, zobaczymy. Więc, drodzy Państwo, zostajemy i Wasze zdrówko. I zobaczymy, co i jak. Tu do klipa obydwie. Tą nisko. I zobaczymy. Tutaj będzie lepiej rzucać, jak dla mnie. Tam już dalej nie idę w krzaki, więc tak to mi więcej leci. Zobaczymy, co jak w tej miejscu. Tam jakieś rybki były, wiało strasznie, wieje strasznie, a zobaczymy tu, czy coś się złowi, więc zostańcie z nami. Na tą chwilę jest godzina 11:25 i posiedzimy jeszcze kilka godzin na tym zbiorniku. Suchedniowie. Tak sobie trochę wieje, a my siedzimy, wędkujemy, odpoczywając w ten sobotni dzionek nad wodą. Założę tu, co pranie miałem na tym. Coś niedużego, no ale cieszy, cieszy. Nieduża płotka. A my przerzucamy w ten wieczny sobotni dzionek. Czekamy, czekamy, aż to szarpnie tak konkretnie. Więc czekamy, czekamy. O, 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 widzicie? Praktycznie do zacięcia, ale czekam, czekam. Okej. Na metodę miałem jakieś wskazanie, ale
Nie ma nic. Ale było wskazanie. Więc coś się dzieje. Więc coś się dzieje. Drodzy Państwo, przerzucamy zestaw. I oby coś fajnego złowić. Zobaczymy. Okej. Więc machaj będą, ryby będą. Kolejna ryba z nowego miejsca. Zmienię przypon. Założymy większy przypon. Raczej większy haczyk. Założymy więcej robaków i zobaczymy, czy nam to przyniesie. Zakładałem pinkę, a teraz założę białe robaki. Białe robaki założymy, 3 sztuki duże. Jeden, dwa, trzy sztuki, trzy solidne białe. I do tego mieszankę, którą przygotowałem. Konopia, kastery, mielone, białe. Mocniej upijemy, najwyżej dłużej poczekamy i do klipa. Ok. I środkowy blok. Na branie zobaczymy na 3 białe, co pyknie. Branie na białe. Taka płoć. Baja. Zakładamy 3
duże robaki i śmigamy dalej. No więc, no to co ci pociągnęło do góry? No ale masz. No, widzisz? To chociaż ci ręka będzie rybą pachnieć. Jest ryba u Robsona, jest. No i można z dumą jechać do domu. Oczywiście to nie z wywózki, z rzutu. No ale zobaczymy, zobaczymy. Teraz pijemy, drodzy Państwo, kawkę. Więc wasze zdrowie. Miejmy nadzieję, że coś pyknie. Może coś większego. Więc dopóki przy nęta wodzie mamy okazję coś złowić, więc łowimy dalej i jest w pytkę. Czy jeszcze spadła, ale jest jakaś dżazga, nieduży, bo nieduży, ale na trzy białe, na dwie pinki, jeden rozmiar tych rybek, drodzy Państwo, no, zobaczcie sami, no ale tak to mniej więcej wygląda, no, trzy większe robaki, a mniejsza ryba, no ale tak to mniej więcej, drodzy, na żywca najlepsze by było, ale drugi rok rzędu płoć w Świętokrzyskim ma 15 cm, więc nawet wymiar ma. Okej, zakładam robactwo i wędkujemy dalej. Widzicie od razu intensywne branie po tej malutkiej płotce. Wyprostowało. No i znów jakaś płotka, tu kaczki, ale zanęta daje radę, tylko te rybki mogłyby brać trochę większe, ale nie ma co marudzić, marzec, koniec praktycznie marca, za kilka dni, no i płoteczka w miarę, trzy pinki, zanęta z sonu, oczywiście pomysł, dopracowanie Holendrów i wędkujemy. Wędkujemy dalej. A nie wiem, czy jest, czy spadło. Drobne te rybki biorą. No ale jakaś zabawa, drodzy Państwo, jest. Więc nie ma co narzekać. Kolejna płotka, taka po przejściach. I wędkujemy dalej, nabijamy podajnik. Robaki praktycznie te same. Mieszanka się kończy, ale nowej już nie dorobił. Do metody mam więcej, to na mączkach rybnych pójdzie tamta z peletami. Nowej już nie będę mieszał, a na tą chwilę przerzucamy zestaw do klipa. I coś pada, więc będziemy musieli rozłożyć sprzęta. Włożyłem parasol, a tu w międzyczasie branie, zacięcie, a tu ryba konkretna, konkretna, piękna ryba, jak na wody PZB, to okaz. Nie ma co narzekać, wędkujemy dalej,
przerzucamy. Parasol rozłożyłem, bo coś mrzy. I jest pytka. Uderzenie. I zobaczymy, czy spadła, czy jest. Więc wykorzystamy robaki. Jest coś niedużego. Ale cieszy. I co mamy? Taką niedużą rybkę. Więc machamy dalej. Pie. To ma jechać. Gwizdać i świstać. Gwizdać i świstać. Ale mieszanka daje radę. Zobaczymy, jak się skończy, bo nie będę nowej rozrabiał, bo to pierwszy raz używam tej zanęty i już nowej dzisiaj nie będę rozrabiał, choć jeszcze mam dużo, gdzieś całą torbę na początku rozrobiłem. Ale ze względu na to, że mało brań jest na... metodę. O, jest ryba. Mało brań jest na metody i sporo mi zanęty zostało, więc za czym, czy też takie wskazania będą na mieszankę na mączkach rybnych pod metodę, która mi została. Tak, żeby nie mrozić już, wykorzystać to całą zanętę. Branie za braniem. A jak się skończy, tak mówię, nie będę przygotowywał nowej i tą z metody będę wkładał pod koszyk, więc machaj, będą ryby, będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno. Trzeba kija trzymać w łapie. Okej, zakładamy nowe robaczki. Drugi leszek. Widziałeś chociaż branie? Tak, takie do brzegu było. Do brzegu? Opada. A więc widzicie, coś zaczyna się dziać. Ale czekam na te większe miśki. Drodzy Państwo, ostatni koszyk z mieszanki, która dzisiaj była aktywna. Trzy białe. I ostatni koszyk. Resztę już dzisiaj nie rozrabiam, bo i tak niedługo będziemy kończyć. A mi mieszanka została druga, więc zarzucamy. Kamera padła, baterie padły, więc skupiamy się teraz już bezpośrednio, bez nagrywania brań. Co ja mogę powiedzieć, drodzy Państwo? Mniej więcej tak to wygląda. Widzicie, dwukilowa torba. Tutaj jest ponad kilo, dobrze półtora, prawie kilo. Bo niedużo rozrobiłem. I myślę, że zanęta spisze się najwyżej, bo mam 20, no teraz 19 kilo, bo 10 paczek po 2 kilo kupiłem. 10 paczek po 2 kilo kupiłem. Więc 19 kilo zostało tej zanęty i myślę, że da radę pod Federa. Najwyżej ją jeszcze
wzbogacę tak dzisiaj nie tylko konopiami, ale także mączką rybną, którą zakupiłem, 10 kg mączki rybnej i w niewielkim stosunku, jeszcze pomyślę ile będę dodawał, sprawdzę, zrobię taki test, tą zanętę z mączką rybną lub bez mączki rybnej, jeszcze będzie test, ale myślę, że mączka rybna wzbogaci tą mieszankę, którą dzisiaj pierwszy raz testuję, łowię. A jak to będzie, zobaczycie to w kolejnych moich filmach. Więc tej zanęcie już podziękujemy. Tutaj. A resztę do koszyka będziemy dawać na mączkach rybnych z peletami. Czyli ta, której dzisiaj więcej rozrobiłem, tak aby nie mrozić. Więc trochę przesypiemy. I czekamy na kolejne brania. Spadła. Ale teraz, drodzy Państwo, widzicie, mocno nabijam i zmieniłem. Z opadu zmieniłem teraz na pelety i zanęta z mączką rybną. Ale spadła ryba. Branie do brzegu. Wyprostowało kija, ale widzicie, co się dzieje. Co za ryby. Wieje strasznie, no ale skubię. Trzy białe, grube robaki na większym haku. Mieszanka pod metodę do koszyka. Mocniej ubijam i to daje radę. O, zabawa jakaś jest. Przerzuciłem, spadła ryba, nie. Przerzuciłem. O.
A więc, drodzy Państwo, ściągnąłem z klipa, zarzucę tak, bez klipowania i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak stoi sobie, tylko bez klipa teraz. Pięknie poleciało. Jak sobie tam stoi. A ja przerzucę z drugą z wędek. Godzina, drodzy Państwo, płotki biorą 15:29. Posiedzimy jeszcze troszkę i zobaczymy, co jak. Drodzy Państwo, jest godzina 15:56, 16:04. I tak, dorobka, mówię, że wykorzystam tą zanętę swoją, nowej już nie dorobił. I jedziemy wcześniej, to jeszcze ze 40 minut, zobaczymy, co i jak. Wypijemy kawkę i wcześniej najwyżej zakończymy tą imprezę, z tego względu, że bardzo wieje. Wieje, ja już częściowo zwinąłem parasol, bo bardzo wieje, aż śledzi, gdzie wyrywa z ziemi. Więc tak jak mówię, zakończymy wcześniej tą imprezę, tylko zanętę wyrobię i czekamy, czekamy. I tak to mniej więcej leciało. Więc zostańcie jeszcze ze mną i trochę dołowimy tych płoteczek, bo brania są intensywne cały czas, ale ten wiatr jest niewąski. Tak, tam kolegów. A my wędkujemy jeszcze w ten wieczny, sobotni dzionek. No i teraz jeszcze raz zarzut. Bardzo daleko, bez klipa. O! Dobry rzut. Okej. Zakładamy i zobaczymy teraz w tym miejscu, co i jak. Drodzy Państwo, Robson mówi, że zwijamy się, bo ma padać, że to, więc zawijamy się na Kielce i tak to leciało. Godzina jest 16:15, zapowiadają dzisiaj deszcze, więc nie chcę na koniec dnia zmoknąć, nawet łabędzie już i lecą do domu. Więc tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Robson, od ciebie coś? No cóż, no jest marzec jeszcze. Pogoda jest jaka jest. No ale ręce rybą pachną, nie na tak, zero. Tak,
I to najważniejsze. Więc drodzy Państwo, tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego się ma Pyza wraz z Robertem. Jedziemy na Kielce. Cześć. Datek pada, ale szybko zbieramy się i może nie zmokniemy. Więc drodzy Państwo, widzicie jak to mniej więcej wygląda. Więc zawijamy się.